Czy masz świadomość? Język tworzy rzeczywistość. Dotychczasowe sposoby nazywania świata pozwalają uprawomocnić działania prowadzące na skraj wyniszczenia ekosystemy planetarne. Najwyższa pora skończyć toksyczną narrację, że musimy produkować i konsumować więcej. Dlatego tak ważne jest dostarczenie nowego słownika, który pozwala nazywać rzeczywistość na nowo i lepiej rozumieć konsekwencje naszych działań. Nowy język ma być nie tyle oskarżeniem dotychczasowego języka, legitymizującego chciwość, eksploatację i elitaryzm, przyzwalającego na wyzysk, ile otwierać nowe pola interpretacji, uwalniać od balastu dotychczasowych sposobów myślenia o naszym życiu na planecie. Pora na narrację dewzrostu. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Łucja Lange, która była inicjatorką wydania polskiej książki, polskiego tłumaczenia książki Dewzrost, słownik nowej ery. Dzień dobry pani Łucjo. Dzień dobry. Pani Łucjo, proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na to, żeby wydać tą książkę po polsku i zająć się w ogóle całym dużym wyzwaniem no, z tym związanym? To była dość ciekawa sytuacja, ponieważ pracowałam nad tłumaczeniami tekstów do takiego czasopisma, które się nazywa Globalny, no właśnie teraz nie pamiętam nazwy. W każdym razie brzmi jak Globalny Ład, ale to nie o to chodzi. Może i tak. W każdym razie robiłam tłumaczenia. Jeden z tekstów, który sobie wybrałam trochę w ciemno, był właśnie tekst Federico De Marii na temat dewzrostu i na temat, w którym właśnie mówił on o tym, że wydano taką książkę, który jest współredaktorem i zachęcał do zapoznawania się z treścią tej książki. Ja oczywiście zajrzałam na stronę Degrowth i tam znalazłam informację, że polska edycja tej książki jest w przygotowaniu. Ponieważ byłam ciekawa, kiedy się ukaże, napisałam do Federico i on mi powiedział, że no właściwie to ten projekt jest zawieszony, ponieważ ta ekipa, która się zabierała za tłumaczenie, to niestety nie dała rady i być może w przyszłości to zostanie wydane, no ale on nie ma pojęcia, kto się tego podejmie, bo to jest dużo pracy jednak. Słysząc, że nie ma chętnych, zgłosiłam się, że w takim razie ja to przetłumaczę, no tylko będę potrzebowała pewnej pomocy, ponieważ jako nieekonomistka wolałabym, żeby jednak ktoś sprawdził moje tłumaczenia, bo mogą się okazać no, nietrafione językowo. I wokół tego, za sprawą właśnie Federico, pojawiła się ekipa, która pomogła w wygładzaniu tych tekstów i pierwszą taką osobą była Agata Hummel, która zwerbowała kolejne osoby, takie jak Michał Augustyn, Jan Chudzyński, Wojciech Major, Jakub Rok i Weronika Parafinowicz. I to były osoby, które mierzyły się z pierwszymi wersjami tych tłumaczeń. Później jeszcze ponieważ nie do wszystkich rozdziałów miałam osoby, które mogłyby to przeczytać i wygładzić, to jeszcze kolejne osoby się zgłosiły i to były Anna Kacperczyk, Sabina Lejman i Daria Solar. I w takiej ekipie tworzyliśmy tę książkę.
No dobrze, no ale to trochę nie tłumaczy, skąd pomysł na akurat, że ta książka i z takim tematem, którym no, dewzrost, myślę, że w debacie publicznej to jest jakiś temat, który jest nieobecny. Jest nieobecny, to się zgadza. A teraz mi się przypomniało, czasopismo się nazywa Globalny Dialog. Faktycznie rzadko kiedy można w mediach przeczytać coś o dewzroście. Jest tych rzeczy coraz więcej, ale nadal jest ich mało. Natomiast ja czytając tekst Federico De Mari miałam wrażenie, że mówi on o czymś, co tak naprawdę w moim życiu już występuje. I te idee, które on tam w tym tekście przedstawia, to ja je znam z własnego życia. I co właściwie jest w tym nowego i dlaczego to się nazywa dewzrost? I tutaj wiedziona tą ciekawością właśnie zwróciłam się do niego z pytaniem o to wydanie polskie książki. A czym jest dewzrost w takim razie? Dla osób, które nas słuchają, pewnie większość nie wie, nie pierwszy raz spotyka się z takim terminem. No ja mam wrażenie, że to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo początkowo właśnie wydawało mi się, że to będzie takie podążanie za polepszaniem jakości życia człowieka w sensie właśnie nie podążania za wzrostem i za rozwojem, ale za takim właśnie lepszym bytem, co może się wydawać dość enigmatyczne i niezrozumiałe na pierwszy rzut ucha. Natomiast no, mam wrażenie, że właśnie ten dewzrost jest bardzo złożoną konstrukcją, w której skład wchodzi bardzo wiele pojęć, stąd właśnie ten słownik, który ma przybliżać tę ideę, w jaki sposób tę jakość życia ludzkiego zwiększać, ale nie korzystać z takich pojęć jak wzrost, jak PKB, czy inne, które mam wrażenie, że bardzo formatują nam jednak życie i nie pozwalają wyjść poza pewien schemat. No właśnie, bo ten fragment, który Państwu przeczytałem, on pochodzi oczywiście z książki, jest z przedmowy do wydania polskiego, którą napisała pani Anna Kacperczyk. I tutaj jest to, do czego pani trochę nawiązała w tej chwili. Czytałem dalej. W nowym słowniku pewne słowa powinny zostać wymazane, a przynajmniej naznaczone pejoratywnie. Luksusowy, ekskluzywny, przepych, zbytek. To niebezpieczne pojęcia niosące równie niebezpieczne idee, które przyczyniają się do cierpienia jednych kosztem drugich oraz napędzają procesy rozwarstwienia społecznego i wyczerpywania zasobów. A jakby pani miała powiedzieć ze swojego życia, bo pani o nim wspomniała, że właściwie bardzo to, rozumiem, koresponduje te idee i te terminy, które się pojawiają w książce Dewzrost, pani codziennym życiem, to jakieś przykłady? Na przykład korzystanie z różnego rodzaju wymian, banki godzin, wzajemna pomoc. To są takie podstawowe te na poziomie, powiedziałabym, społecznym. A co się za tym kryje? Jakiś przykład? Bo to wydaje mi się dalej dla słuchaczy może być takie tajemnicze. Jeżeli chodzi o właśnie tą wzajemną pomoc, czy właśnie banki godzin, może, chociaż ten bank godzin jest już taką bardziej strukturą konkretną, gdzie no, są jakieś zapisy, kto ma kiedy czas i co może zrobić dla innych w danej grupie. Natomiast ta wzajemna pomoc chociażby polega na tym, że
w gronie znajomych oferujemy, że możemy zrobić coś, nie wiem, zostaję na wakacje w Łodzi, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w podlewaniu kwiatków, kiedy wyjedzie na wakacje, to ja mogę to zrobić. Za darmo, w ramach wymiany, bo nie wiem, za jakiś czas będę potrzebowała, żeby ktoś, nie posiadam samochodu, a będę potrzebowała, żeby ktoś zawiózł mnie z kotem do weterynarza, chociażby, tak? Więc to jest na tej zasadzie, czyli pomagamy sobie wzajemnie tym, co mamy, tym, czym dana osoba dysponuje. I to jest taki najprostszy przykład, który tutaj się pojawia. Poza tym też próby odchodzenia od no, tej takiej śmieciowej energii, tak, która, z której w mieście jest trudno zrezygnować, dlatego że wszyscy właściwie korzystamy z jednego źródła energii i tutaj jest to trudne. Natomiast ja staram się w miarę możliwości jednak stosować jakieś alternatywy. Staram się również myśleć o tym, żeby zużywać mniej wody, mniej energii poprzez, nie wiem, gaszenie światła w pomieszczeniu, z którego wychodzę, tak? Więc to są takie rzeczy, które to są takie drobiazgi, które gdzieś tam pojawiają się w tej książce, w tych większych rozdziałach, jako takie elemenciki. Poza tym, no też takie filozoficzne podejście, w sensie, no nie wiem, czy patrzymy na świat w sposób konsumpcyjny i chcemy mieć więcej dóbr i gromadzić te dobra, czy jednak dochodzimy do wniosku, że gdzieś jest ten koniec i nie chcemy mieć więcej. Ja nie mówię tutaj o skrajnym minimalizmie, bądź dążeniu na przykład do tego, żeby być totalnie zero waste, bo uważam, że to jest niewykonalne. No ale jak najbardziej można próbować pewne rzeczy, pewne nawyki takie konsumpcyjne w pewien sposób zmieniać. I to też mieści się właśnie w tym wzroście, tak? To jest jedna ze stron. A jak pani tłumaczyła tę książkę, to co panią najmocniej zaskoczyło? Zaskoczeń to może takich nie było, natomiast była wielka radość, ponieważ w książce znajduje się nie tylko teoria, ale praktyka. I to dla mnie była wielka radość, dlatego że pokazuje się, że w różnych kulturach, w mniejszych społecznościach, czasami w trochę większych społecznościach, pojawiają się różne rozwiązania, które sprawdzają się. O których oczywiście my twierdzimy, że no nie da się czegoś takiego wprowadzić, bo zaraz na przykład rozpije nam się społeczeństwo i wszyscy rzucą pracę, bo będą mieli zagwarantowaną, prawda, tą minimalną płacę. I od razu wszyscy rzucą wszystko, prawda, i pójdą na zieloną trawkę. Nie zgadzam się z tym i w tej książce znajdują się dowody na to, że jednak jasne, może w pierwszym momencie wszyscy będą radośni i stwierdzą, skoro nie muszę pracować i dostaję kasę, to po co mam się przemęczać. Natomiast w pewnym momencie też dochodzi do takiego przeświadczenia, że wiecznie siedzieć i wpatrywać się w sufit też nie będę, tak? I w jakimś sensie potrzebujemy robić coś. I oczywiście mam wrażenie też, że wzrost nie będzie dla wszystkich, bo nie każdy będzie umiał odciąć to takie myślenie poprzez rozwój, poprzez wzrost, poprzez PKB. W jaki sposób miałby określać dany osobnik lub osobniczka swoje szczęście, jeżeli nie poprzez PKB, tak? Poprzez zarobki, poprzez właśnie to, że ma więcej dóbr. Myślę, że wyjście właśnie z tego kręgu takich przekonań jest bardzo trudne.
Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A jakie jeszcze przykłady, sprawiły pani radość, a które pani myśli, że są możliwe do wdrożenia w naszym państwie, w Polsce? No ja uważam, że wszystkie są możliwe do wdrożenia lub w większym stopniu, bo tutaj raczej będziemy rozmawiali o stopniu wdrożenia niż o tym, czy coś się da, czy się nie da. Uważam, że dać to by się dało wszystko, natomiast kwestia właśnie stopnia wdrożenia. Niektóre rzeczy będą się pewno sprawdzały bardziej, a inne pewno mniej. Tutaj na przykład są takie rozdziały, gdzie jest mowa o wspólnotowości. No to jest dość trudny temat, dlatego że to chociażby widać w różnego rodzaju działaniach spółdzielczych, że te spółdzielnie w Polsce, no jedne działały super, a inne w ogóle nie mogły się dogadać. Bo właśnie trzeba było przewartościować pewne rzeczy, zmienić podejście. Więc jest to trudna praca nad sobą i nie każdy pewno będzie chciał ją podejmować, jeżeli nie będzie musiał, tak? Poza tym też troszeczkę innego rodzaju podejście, takie podejście bardziej uwrażliwione. To podejście uwrażliwione tutaj w tej książce nie pojawiają się pewne rzeczy, które na przykład w moim życiu istnieją, a w tej książce ich nie znalazłam i początkowo zastanawiałam się, czy nie powinny zostać dodane. Później natomiast zobaczyłam, że znajdują się one w innej książce, w której też Federico De Maria był współredaktorem, mianowicie w książce Pluriverse. I to też jest słownik, który zawiera różne hasła. I tam znajduje się bardzo dużo haseł dotyczących właśnie ekologii, weganizmu, tego podejścia uwzględniającego inne gatunki, ponieważ dewzrost koncentruje się głównie na jakości życia człowieka. Niejako nie uwzględnia innych gatunków. I to też mnie tego zabrakło. Ale uważam, że na tym etapie też może lepiej zacząć od wprowadzania dewzrostu bez tego szerszego spojrzenia, mocno uwrażliwionego na innych, i dopiero później starać się wplatać kolejne elementy. To trochę się zdziwiłem, bo ja w sumie tak jak czytam tą książkę, nie powiem, że przeczytałem ją całą, ale mocno zacząłem, no to mam takie wrażenie, że ta idea bardzo mocno wiąże się z taką wrażliwością i braniem pod uwagę, że no nie żyjemy tylko my na tej planecie, ale są też czy rośliny, czy zwierzęta, które no dzięki temu, no jeżeli nie wprowadzę tego dewzrostu w jakimś tam obszarze swojego życia, no to będę miał destrukcyjny wpływ na ich życie. Tak, to się pojawia bardzo mocno właśnie w tej przedmowie napisanej przez Anię Kacperczyk. Również we wstępie Jakuba Kronenberga pojawia się taki rys. Natomiast w samej książce to jest kwestia właściwie marginalna. Ona się nie pojawia wprost. Nie ma na przykład takiego rozdziału, który by mówił o tym, że produkcja mięsa
w taki sposób, w jaki to robimy, jest zła, dlatego że generuje i zanieczyszczenia, i jest powodem zużycia znaczącej ilości wody, energii, tak? I tutaj brudnej energii, w związku z czym już tutaj w tym miejscu mamy problem, pomijając kwestię etyczną, tak? Mamy problem ze względów środowiskowych. I tego nie ma, takiego rozdziału w tej książce nie ma. On się pojawia, mówię, dopiero w tej kolejnej książce dotyczącej tych wieloświatów, którymi zajął się De Maria w późniejszym etapie swoich poszukiwań. I też pomiędzy nami tutaj w tym zespole, który pracował nad tymi tłumaczeniami, kiedy mówiłam, że brakuje mi tych elementów, wywiązała się dyskusja dotycząca właśnie tego, że osoby, które z tego naszego kolektywu, które badały właśnie dewzrost, podejście ludzi do dewzrostu, nie tylko w Polsce, to właśnie i chociażby wśród rolników w innych krajach, to właśnie bardzo były niechętne temu, żeby wprowadzać te zielone elementy, te wegańskie elementy, roślinne elementy do książki. Ponieważ to ogólnie wzbudza agresję i niechęć. I pomyślałam sobie, że może i to jest prawda, ponieważ no, weganie ogólnie są jednak tą jedną z grup najbardziej znienawidzonych społecznie. Według jednych z badań to są na drugim miejscu w tym znienawidzeniu przez społeczeństwo. Na pierwszym są osoby zażywające narkotyki, tak, więc... Co ciekawe, to nie wiedziałem o tym. Ja z kolei jem mięso, więc tutaj się akurat różnimy, natomiast też to, co pani opowiada, to przypomina mi kilka, właściwie chyba w ten weekend rozmawiałem z moją ciocią. Ja się akurat wychowałem na wsi i pamiętam lata, urodziłem się w 74 roku, lata druga połowa lat 70, później lata 80. No i zdecydowanie pamiętam i zresztą to moja ciocia, która też się na wsi urodziła właściwie większość życia przeżyła na wsi, no to w tych rozmowach zdecydowanie wychodzi coś takiego, że traktowanie zwierząt kiedyś, a dzisiaj to są jakby zupełnie inne światy. Mhm. Jak sama mówi, kiedyś gospodarstwa rolne, to w gospodarstwie rolnym były, nie wiem, może 2, 3, 4 krowy i przy takiej ilości krów, no to też się zupełnie inaczej podchodziło do tych zwierząt, niż teraz, kiedy gospodarstwo najczęściej ma po prostu kilkaset, jak nie więcej tych krów czy świń, czy już nie mówiąc o kurach, więc ten dewzrost mam wrażenie, że akurat w tym obszarze rolnictwa i podejścia do zwierząt, do mięsa kiedyś był dużo mocniejszy niż teraz. Tak, no właśnie to też była jedna z rzeczy, które zauważyliśmy i na które zwracaliśmy uwagę. Natomiast tutaj myślę, że ta niechęć też, szczególnie u tych zagranicznych rolników, wiązała się z tym, że tam jest jednak więcej protestów ze strony organizacji wegańskich, tych roślinnych, tych, które są obrońcami zwierząt. No i właśnie tam dużo jest takich protestów, które blokują tym rolnikom pracę, które przeszkadzają bardzo. I też myślę, że ta niechęć jest dlatego większa. No u nas jednak... Chyba też tam jest po prostu więcej tych takich fabryk, bo właściwie przemysłowych. U nas niestety te gospodarstwa rolne również zaczynają przypominać to, co tam się dzieje.
No i ja się po prostu też nie dziwię, ja nie wiem, ja też jem mięso, raczej jem mięso, natomiast no absolutnie jestem jednocześnie przeciwny temu, żeby hodowla zwierząt wyglądała w sposób taki przemysłowo-fabryczny. No mówię, ja tutaj mam takie wrażenie, że u nas głównie te kradzieże zwierząt miały miejsce w przypadku tych ferm futrzarskich. Natomiast z jakichś ferm kurzych, czy nie wiem, z innych miejsc, gdzie są właśnie krowy bądź świnie, to te zwierzęta nie były kradzione. A przynajmniej nie na taką skalę, jak to jest na zachodzie, więc poza tym no też u nas nie ma tak wielu sanktuariów dla zwierząt chociażby, które są na zachodzie coraz bardziej popularne, tak więc myślę, że to też jest no po prostu znowu inna skala działań. Rozumiem. A wracając, jasne, a wracając do wzrostu, to już tak na koniec, jakby pani miała zainspirować czy poradzić, co robić tym, co mają robić ci słuchacze, którzy chcieliby, których zainteresowała ta idea wzrostu i chcieliby albo o niej więcej się dowiedzieć, albo przełożyć ją na jakąś praktykę swojego codziennego życia? To ja bym proponowała przede wszystkim ściągnąć sobie książeczkę, jest za darmo. No właśnie, proszę podać stronę, na której ona jest dostępna. Można wejść przez moją stronę, czyli langelucja.pl i znajdzie się tam linki do, bo ponieważ książka jest zamieszczona w paru miejscach, i można po prostu ją stamtąd ściągać. Poza tym polecam właśnie przeglądanie sobie tej książki, ale z taką otwartością i no właśnie, bez takiego nastawienia, że wszystko już dzisiaj uda mi się wprowadzić. Nie, to jest ogrom pracy nad sobą, zastanawiania się, co jest dla mnie dobre. Pamiętajmy o tym, że chodzi tutaj o ten o to podnoszenie jakości życia. Czyli jednak trzeba się zastanowić, co z tych propozycji, które znajdują się w książce, będzie tę jakość życia zwiększało, a co nie. Niektóre rzeczy z pewnością łatwo da się wdrożyć, inne będą trudniejsze. I też polecałabym takie podejście, w którym poszukuje się innych osób, które już też są na tej ścieżce, bo mam wrażenie, że w grupie łatwiej. No dobrze. I w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Łucja Lange, inicjatorka wydania polskiego tłumaczenia książki Dewzrost, słownik nowej ery. Dziękuję pani Łucjo za rozmowę. Dziękuję również bardzo. A Państwa zapraszam już za tydzień na kolejny, do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Czy masz świadomość, wydawanego w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dobranoc, do widzenia, mówi Rafał Górski. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!